Do tej pory za gospodarstwo jednoosobowe trzeba było zapłacić 14,50 zł, za wieloosobowe natomiast 29 zł. Od stycznia stawki wzrosną kolejno o 3 i 6 zł. Wynika to wyłącznie w zasadzie z jednego powodu. Z przetargu, w którym uczestniczyły firmy zajmujące się wywozem i zagospodarowaniem odpadów i najniższa wybrana przez związek oferta wynosiła ponad 28 milionów. System musi się bilansować, nie ma innego wyjścia. To nie jest dobry pomysł, żeby podwyższyć znowu coś. Mieszkam na ulicy Hubala, gdzie tam opłaty są bardzo wysokie za sam czynsz. No myślę, że jeszcze opłaty wywozu śmieci to, no to dodatkowe koszty dla każdej rodziny. Zaskoczona, bo i tak ludzie koniec z końcem wiążą, a tu tylko obniżek nie ma nic, ale podwyżki bez przerwy. To jest rozsądna cena, no ja wiem. Za śmieci 35 zł, a wywala się dużo śmieci przecież, naprawdę. Nie dostali jeszcze nic, że jakaś podwyżka. Chamstwo. Wie pani, dlaczego tak powiedziałem? Bo proszę panią, jak były niesegregowane, to bym się zgodził. Jak są segregowane, to jest materiał już. Papier, prawda, na skup. Plastik na skup. Segregacja tylko złą, a plastik. I moim zdaniem, że to nawet obniżka powinna być, a nie podwyżka. Mieszkańcy nie muszą jednak składać nowych, tak zwanych deklaracji śmieciowych. Każdy otrzyma od nas zawiadomienie o wysokości opłaty, która będzie obowiązywać od przyszłego roku. Na tym nie koniec śmieciowej rewolucji na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Od 1 lutego przyszłego roku do systemu gospodarki odpadami komunalnymi włączone zostaną urzędy państwowe, ZUS, KRUS, policja i samorządowe, a także firmy i instytucje zatrudniające na umowę o pracę powyżej 20 osób. Dotyczy to m.in. szkół, przedszkoli, żłobków, ośrodków kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.